Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła, zapraszam na serwis informacyjny. Nie wszystkim podoba się walka Telewizji Republika o ogólnopolską koncesję na nadawanie na multipleksie cyfrowym. Słychać komentarze, że próbą jej zablokowania może być wniosek posłów koalicji 13 grudnia o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Był uczestnikiem programu Gość Dzisiaj, Danuty Choleckiej. 11 zarzutów w tym wstępnym wniosku, podkreślam. I zaczynamy. 3 dotyczą nieprzekazywania mediom publicznym środków z abonamentu w czasie, kiedy władzę przejęła właśnie nowa koalicja. 13 grudnia bądź 15 października, jak kto woli. I dotyczą tego okresu od stycznia do kwietnia 2024. Dlaczego nie przekazuje pan tych pieniędzy? Na wstępie muszę powiedzieć, że ten cały wniosek to jest oczywiście próba zastraszenia Krajowej Rady i mnie. No, a to zaraz akurat, o tym porozmawiamy. Tak. Akurat to jest... moja cecha jest taka, że jakoś się słabo daje przestraszać. Druga sprawa to jest... to nie jest tak, że ja nie przekazuję abonamentu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę numer 40 w kwietniu, mówiąca o tym, że ponieważ jest niewyjaśniona sytuacja właścicielska, kto jest tak naprawdę reprezentantem spółek medialnych, publicznych, no podjęła uchwałę, że w związku z tym nie może przekazywać pieniędzy bezpośrednio do spółek, ponieważ prawo tego zabrania. Prezes PiS Jarosław Kaczyński był świadkiem przed komisją badającą legalność korespondencyjnych wyborów prezydenckich z 2020 roku. Kaczyński mówił, że organizacja wyborów była zgodna z prawem, a rząd działał w nadzwyczajnych okolicznościach pandemii. Dodał, że to samorządowcy są winni zmarnowania pieniędzy, ponieważ zablokowali wybory. 100% winę za niedoprowadzenie do tych wyborów, za to, że one się nie odbyły, ponosi Platforma Obywatelska. I przedstawiciele tej koalicji, która dzisiaj rządzi, która tutaj stanowi większość. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, w której ci, którzy są sprawcami różnego rodzaju deliktów, ja nie oceniam w tej chwili, czy to są delikty tylko konstytucyjne, czy także karne, mają tych, którzy chcieli wykonać obowiązek konstytucyjny, stawiać w sytuacji... no, przynajmniej sui generis, oskarżonych. To jest sytuacja, która już sama przez się jest sprzeczna z konstytucją, jest sprzeczna z kodeksem postępowania karnego. Proszę tylko świadka, żeby świadek odpowiadał na pytania. Ale także jest sprzeczna po prostu ze zdrowym rozsądkiem. Jest coś takiego jak porządek zdrowego rozsądku. Decyzja została podjęta w sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z już bardzo poważnym zagrożeniem życia i zdrowia obywateli, jednocześnie bezwzględnym obowiązkiem konstytucyjnym przeprowadzenia wyborów. Według polityków opozycji przewodniczący komisji Dariusz Joński lekceważy członków, wpływa na zadawane pytania i uniemożliwia swobodną wypowiedź świadków. Pod koniec posiedzenia poseł Michał Wójcik wyciągnął megafon. Chwilę później został wykluczony z obrad. Chcę powiedzieć, że ta cała komisja to jest farsa i trzeba zapamiętać 5 rzeczy. Pan mi nie dał powiedzieć, to sobie przyniosłem swój sprzęt nagłośnieniowy i każdemu oczywiście udostępnię bez żadnego guziczka. Nikomu głosu nie odbiorę. Trzeba pamiętać o tym, szanowni państwo, że wybory się nie odbyły, ponieważ Platforma, czyli ugrupowanie, w którym jest pan Joński, zablokowała wybory, przeprowadziła obstrukcję. Zablokowała wybory, ponieważ pani Kidawa-Błońska szorowała pod nie, jeżeli chodzi o sondaże. W związku z tym wywaliła wybory, jak dzisiaj odczytałem to, co powiedziała. Także do kosza wywalił się wybory pan Borys Budka. W związku z tym, panie Joński, proszę posłuchać, w związku z tym podmieniliście kandydata. Powinniście zapłacić za te wybory. Pierwszy wniosek formalny składam o wykluczenie pana posła. Według publicysty Miłosza Manasterskiego komisje śledcze w wydaniu obecnego obozu władzy to słaby teatr polityczny. Jak mówi Koalicja Obywatelska, zablokowała wybory, ponieważ chciała wymienić kandydata na prezydenta, Małgorzatę Kidawę-Błońską, na Rafała Trzaskowskiego. To
To jest nieudolny spektakl polityczny zorganizowany przez partię, która sama doprowadziła do tego, że nie było wyborów korespondencyjnych, doprowadziła do tego we własnym interesie, bo przecież wtedy mieliby sromotną klęskę Małgorzaty Kitawy-Błońskiej i być może dzisiaj nie byliby u władzy. Więc zamiast w pewnym sensie być zachować do całej sytuacji dystans, oskarżają Prawo i Sprawiedliwość o łamanie prawa. Ta komisja ma pomóc politykom koalicji rządzącej w wypromowaniu samych siebie, ale i poprawieniu wyników tej koalicji, ponieważ pokazują, jak to rozliczają PiS, to właśnie przecież obiecywali swoim wyborcom. Jednocześnie emocje, które ta komisja ma tworzyć, mają przykryć bardzo złą sytuację gospodarczą i polityczną, w której Polska się znalazła. Mają przykryć podwyżki, mają przykryć różne nieudolne działania rządu. Polacy mają się skupić na tym politycznym show, tylko ono jest marnej jakości, niczego nie przykrywa, a raczej odkrywa. Również odkrywa po raz kolejny nieudolność tych, którzy w tej chwili Polską rządzą. Premier Francji Gabriel Attal w debacie na antenie francuskiej telewizji przyznał, że przyjęcie przez Unię Europejską paktu migracyjnego to przede wszystkim sukces starych członków, dodając, że ten pakt przede wszystkim zmusi państwa Europy Wschodniej, w tym Polskę, do przyjmowania nielegalnych imigrantów lub płacenia kar finansowych. Specjalnie dla nas skomentował to włoski publicysta Francesco Ghibelli. Proponujemy wzmocnienie Straży Przybrzeżnej Frontex. Będziemy teraz mieli możliwość rozpatrywania wniosków o azyl na granicy Unii Europejskiej, czego nie było wcześniej. Będziemy mieć rejestr ze wspólną bazą danych wszystkich imigrantów, którzy przyjeżdżają na terytorium Europy, aby wiedzieć, skąd oni pochodzą i kiedy przybyli. Nie będą mogli wnioskować o azyl we Francji, jeśli złożyli już wniosek gdzie indziej. Mamy więc solidarność w przyjmowaniu imigrantów, ale ta solidarność to nie jest Francja i francuskie miejscowości, jak pan mówi. Będzie to dotyczyć przede wszystkim krajów Europy Wschodniej, które dzisiaj odmawiają przyjmowania wniosków o azyl. Czy zdaje pan sobie sprawę, że udało nam się wynegocjować, aby te kraje podpisały porozumienie, w którym mówią, że albo ich przyjmą, tak jak robią to Francja, Włochy i Hiszpania, albo wniosą wkład finansowy w celu ochrony granicy zewnętrznej? Gdy mówimy o problemie nielegalnej imigracji, musimy wziąć pod uwagę ważny fakt jako Włosi i ogólnie jako Europejczycy. Tak zwana redystrybucja migrantów, której sprzeciwiają się kraje Europy Centralnej, na przykład Polska, Węgry i nie tylko, nie może być rozwiązaniem strukturalnym. To może być pomoc na krótki czas, ale nie daje rozwiązania. Rozwiązaniem nie jest więc redystrybucja migrantów. Rozwiązaniem jest zablokowanie nielegalnych przepraw i w tej kwestii Europa musi interweniować bardziej zdecydowanie. Istnieje model australijski, który przewiduje wykorzystanie marynarki wojennej, aby kontrolować granice. W momencie, gdy marynarka wojenna przechwytuje łodzie przemytników, przechwytuje nielegalnych migrantów i odsyła ich do tak zwanych hotspotów w Afryce Północnej. Jeśli przybywasz tu w sposób nielegalny, nie możesz znaleźć pracy. To oczywiste, że trafisz w ręce mafii, przestępczości zorganizowanej. Te osoby bardzo często są wykorzystywane, na przykład na południu Włoch do prac rolnych, albo kończą na popełnianiu przestępstw, na przykład rozprowadzają narkotyki, czasami popełniają zbrodnie. To oczywiste, że jeśli ktoś nie może dostać legalnej pracy, to kończy na popełnianiu przestępstw. Nie poprawia więc to ich sytuacji życiowej. Z tego powodu błędem jest mówienie: przyjmujmy wszystkich masowo. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.